O, nie, przegrał. I wchodzi na dół. Dobra, ja wiem, Mario, znam Mario. A jeszcze czekamy, tak? No bo za chwilę będzie dobry bit, słuchaj. Ja słyszałem, ja to znam, bo ja my to piszemy pewnie, bo chcę. Barniego to nie rusza, mnie to rusza. Barni tam, Barniego nie rusza, bo on patrzy już na telefonie, co dodaje do listy swojej. Cudnie. Siema, tutaj Łukasz Łuki-Woźniak. I Przemek, Przemo, Przemek. I tym akcentem trapowym witamy was po długiej nieobecności wakacyjnej w kawie. W rozmówkach. I planszówkach. Kochani, co u was? Rzadko się tak zwracam do naszych widzów, ale... Ale stęskniłeś się, czuć to po prostu w głosie. W sercu. Mhm. Ja też się nawet stęskniłem trochę za kamerą, za naszymi widzami, za komentarzami. Tak? No, bo czyli to jest jednak jakaś relacja. Jest w tym jakaś... Jak są dobre komentarze, to czujesz wartość swoją w życiu i jak nie ma lajków, to płaczesz. Mhm. Wiadomo. Słuchajcie, no wracamy po przerwie. Ta przerwa była dłuższa niż nam się wydawało, ale tak. Wakacje są w życiu potrzebne. To prawda. Odpoczynek jest potrzebny, tak. Odświeżenie, przemyślenie tak. Pewnych spraw. Tak. Więc byliśmy nawet z Łukaszem na jednym obozie, wspólnie, razem. Tak. Graliśmy w Spikeballa, w różnych planszówki też graliśmy. Testowaliśmy też różne rzeczy, więc to nie były takie zupełnie z zachowaniem, wakacje wszystkiego. Tak. Co trzeba zachowywać? Z zachowaniem zdrowego rozsądku. Zdrowego rozsądku, ostrożności i zdrowia i w ogóle. Tak. Czy tobie się zdarza, Łukasz, na przykład, że twoja żona mówi, już przestań pracować, jesteśmy na urlopie? Tak. Nie. Tak? Nie? Nie wiem. Ja rzadko wyjeżdżam, u nas to tak wiesz, nie? Tak. To za praca, gramy w gry, wymyślamy gry. Ale często masz tak, że i tak jesteś już w domu po pracy i jeszcze telefon, jeszcze mail, jeszcze siedzisz, odpisujesz, jeszcze myślisz, wracasz do pracy? Staram się odciąć, bo dzieci, czas z rodziną. Dwie i nie mam nie. Aż tak to nie. Słuchajcie, mamy do pokazania wam oczywiście jak zwykle parę nowych gier. Mhm. Do zapowiedzenia to, co się będzie działo na Zagram w to. Tak. Ale najpierw musimy zaadresować dwie bardzo ważne rzeczy. Tak. Po pierwsze, zgodnie z zapowiedzią, tutaj jest koszulka, pokazałem ją już w social mediach, tak. Ale jak ktoś zauważa, to jest inna niż ta, bo wydrukowałem sobie dwie. O. Bo tamta jest szara, nie wiem, czy to zauważyłeś w ogóle. Czy ty jesteś faktycznie. Aż tak zakłopotany. Ta jest troszeczkę bardziej zajechana, ale mam dwie koszulki z Przemem. I co? I będziesz nosił, rozumiem. To jest, w sensie wiesz, dla mnie jako dla noszącego, to jest spoko koszulka, mój rozmiar. Tak, bo ty nie patrzysz za bardzo nie, na tę koszulkę. Nie, w ogóle nie, więc to jest niezręczne dla innych. Więc to jest... Jak twoja żona zareagowała, albo dzieci? Wujek, coś? Aż tak dużo po domu je jeszcze nie nosiłem, muszę przyznać. Więc przetestuję, założyłem parę razy, ale nie było jeszcze reakcji. Jeszcze aż tak chyba długo nie nosiłem jej, żeby były reakcje, ale jak będą, to będę Przemo na bieżąco ci wszystkie wysyłał. Dobrze, mam nadzieję, że nosisz mnie z dumą na piersi. Oczywiście, że tak. No brodę oczywiście nie jestem w stanie, tak. Prawda? Bo ty wiesz, reprezentujesz teraz moją twarz. A no właśnie, to jest jakaś reklama darmowa? Mhm. Numer tylko. Numer do DJ. I drugą rzecz, którą musimy... Oczywiście przypominamy, to koszulka nie jest na sprzedaż, to nie jest... reklama sklepowa, tak. Ani to nie jest nic dziwnego w naszej relacji, że kolega ma na koszulce twarz swojego kolegi. Tu na wieszaku wisi koszulkę Łukasz z twoją twarzą, którą też dostałeś kiedyś. Więc też nie jest nic dziwnego, że kolega ma swoją własną twarz na swojej koszulce. Ale to był zakład, który przegrałem uczciwie w pojedynku Lumerii, ponieważ kampania Lumerii się skończyła, osiągnęła bardzo duży sukces. Gratulujemy wydawcy, dziękujemy wam oczywiście za wsparcie. Teraz będziemy obserwowali oczywiście, co tam się dalej dzieje z projektem. Mhm. Więc to jest koszulka, ale musimy zaadresować drugą rzecz w naszym życiu, Przemysławie. Tak. Proszę wytłumaczyć się, co tutaj za sprzęt pojawił w naszym życiu. Chociaż jednym zdaniem, co się stało, Przemysławie? iPhone 11 Max Pro Super Power. Proszę pokazać, Kosmos. Widzą ten power. Żeby... Nie, po prostu jakby, wiesz, ja dwa lata temu miałem czyli Samsunga Solida. Czyli się powodzi, podsumowując. No w sensie jakby to są, wiesz, raty jakieś tam, wiesz. A, czyli raty wszystko, 0%. No, 0% dokładnie, nie? No po prostu jakoś tak dojrzałem po prostu do tej decyzji. Chodzi, żeby, żeby Insta robić ładne, story. Okej, okay, czyli to rozumiem, że to jest, w moim wypadku, jak jeszcze nie dojrzałem, to jest kwestia po prostu, że jestem niedojrzały. No, sobie musisz dodać 2 plus 2 i co tam ci wyjdzie, Łukasz. Wyszło mi 4. Także. Słuchajcie, to tylko tak, żeby nie było, bo ktoś, prawda, no wiadomo, jak się pojawią lepsze zdjęcia na Insta tak. Przemka, to już wiecie dlaczego. Wiadomo, no po prostu. Słuchajcie, może najpierw tylko kilka słów zapowiedzi, później przejdziemy przez wasze komentarze. Mhm.
a nie kalendarze. Będzie a... konkurs jaki, Łukasz? Wtórny. Wtórny konkurs. Ale wciąż widzę, że musisz gdzieś tam zebrać myśli. Ja wiem, w zeszłym tygodniu coś mówiłem o tym i znów powiedziałem regresywny, więc tak. No. No, ja posiadam, to mówię teraz. Tak, 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 bo jeszcze teraz ci się pomiesza. Więc to jest pudełko z łowcami. Tak. Jeśli się nie mylę, tak, to już na kanale Zagram w to możecie obejrzeć unboxing tego pudełka. A to jest podstawka. W ogóle tutaj tak się jeszcze nie do końca domyka, tam coś chyba... Coś źle złożyliśmy. Coś może źle złożyliśmy. I jest artbook i dodatek, a w nowej kampanii będzie nie tylko dodruk, ale tak naprawdę przede wszystkim druk dodatku. Ta gra już na pewno... Dodatków jest dwóch. Dwóch. Więc Łowcy, duża gra z głęboką, długą, rozwiniętą historią. Liczyliśmy, ile godzin można grać w to. Ile? Liczyliśmy, że biorąc pod uwagę tam ilość graczy, w takim maksymalnym wariancie, też z tymi, że są dwa zakończenia i z dodatkiem, to chyba nam wyszło ponad 200 godzin gry. No więc to już jest finalny produkt, więc po pierwsze informujemy, że Łowcy są już wydrukowani i dotarli do wspierających już jakiś czas temu. Tak. No a teraz niedługo, lada moment, już dodatek, więc warto zajrzeć na kanał Zagram w to YouTube. 5,5 kilo, zobaczcie jak się napiął bicep. 5,5 kilo. Ale plecy mi naprawdę bolą, nie od tego. Tam nie ma pustego miejsca za bardzo, także... Ale naprawdę plecy mnie bolą. Dobrze, Przemysławie. Tak, to ja może zabiorę głos i cię odciążę trochę. Tak. Dobrze, to przejdźmy przez komentarze. Pojawiły się po ostatniej kawie, dawno temu pojawiły się komentarze. No i teraz sobie przez nie, Łukasz, przejdziemy. Niektóre to są pytania, niektóre to są odpowiedzi. Na konkurs jaki? Wtórny. Wtórny. I przypominamy... Tak. Konkursy na naszym kanale polegają na tym, że wy piszecie, bądź nie, tak, i my wstecz zadajemy pytanie i patrzymy, kto na nie odpowiedział. Dokładnie. Już wcześniej. Dokładnie. Więc jest to jakaś taka incepcja, koncepcja. Tak. Podróż w czasie. To wszystko działa. Tumblr. 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 Coś takiego. Łuki, będziesz informował o tym coś a propos Tytanów, że coś a propos Tytanów pojawi się dla jeszcze niewspierających na przykład na Instagramie czy Facebooku, czyli podaj jakieś dokładniejsze daty. Dobrze, czyli Tytani. Pytanie Tytani. O Tytanów, no to też się zgrywa z tym, o czym mówiliśmy chwilę temu, no to są, odpowiedzi są trzy. Pierwsza, jeśli chodzi o status Tytanów, jest taki, że cały czas jest, w tym momencie trwa produkcja w Chinach, tak, prawda? Ona jest złożona ze względu na rozmiar gry i liczbę różnych komponentów i wersji, więc tak naprawdę są, to zawsze jest tak, że się coś można realistycznie założyć, jeśli chodzi o to, jak fabryce pójdzie, ale później oni tam mają jakieś opóźnienia, później się oni widzą realnie, ile im zajmie kompletowanie wszystkiego. Później znowu chiński rok. Więc to chiński nowy rok to jest kiedy indziej. Aczkolwiek rok temu nam coś tam z podróżą nas złapało. Tak czy siak, idzie to wszystko fajnie do przodu. Więc to jest pierwsza rzecz. A kwestia druga i trzecia, aha, czyli czy coś będę informował? Tak, oczywiście, powiemy tutaj na pewno w kawie o tym, jak się zacznie przedsprzedaż, na pewno w social mediach też gdzieś wrzucimy informację o tym. No i trzecia informacja jest taka, że będzie przedsprzedaż tej gry, tak? Będzie jakaś taka tam pula gier, którą drukujemy ponad tym, co jest dla wspierających, oczywiście bez ekskluzywów, która pojawi się później w sprzedaży i zanim się pojawi w normalnej sprzedaży, to ważne, będzie przedsprzedaż, no jasne, na razie jest jasne, i ta przedsprzedaż będzie wyróżniała się tym, w przypadku tego projektu, że będzie ona działała się na platformie G2A, czyli to jest taka platforma sprzedaży, można tak upraszczając powiedzieć, jak Allegro, ona się głównie zajmuje grami komputerowymi, ale ma też swój dział gier planszowych, i ta przedsprzedaż jest tam dlatego, że G2A dołączyło się do kampanii i wspólnie jakby dołożyliśmy do gry dodatek, można tak to powiedzieć, który będzie właśnie dla tych, którzy już grę wsparli, więc oni go mają bez stresu, i dla tych, którzy kupią tę grę właśnie w przesprzedaży przez G2A w tej limitowanej liczbie sztuk. Wszystko opowiedziałem, czy nie? G2A to jest coś, co mogę sobie w Polsce zamówić i czy to jest zagraniczna platforma? To jest platforma, która jest międzynarodowa, no i tam będziemy my jako wydawca prowadzili przedsprzedaż polskiej edycji i angielskiej edycji. Okay, więc rozumiem. Ty jako Polak będziesz mógł kupić sobie polską lub angielską i w każdym na świecie będzie mógł to samo zrobić. Okej, okay, rozumiem. Ma to czy wszystko powiedziałem? Globalizacja. Nie? nie, ale prowadzilibyśmy po prostu przedsprzedaż, tak? Tylko teraz ta przedsprzedaż różni się tym,
że masz dodatkowo coś. Więc tak, jakby no, po tak, prostu rozumiem. Dla graczy to jest fajne, tylko plus. No bo to nie jest tylko to, że oni ją kupili ale, tak. ale wpłynęli faktycznie na to, co w pudełku jest. Bardzo się cieszę. Czy wasze autorskie koszulki, pyta Michał, na karty Defender pojawią się w sklepie? O. Bo Mayday już chyba nie produkuje. A nowe koszulki, coś tam od Rebela jeszcze są. No tak, w sensie pojawią się w sklepie koszulki, jak przyjadą razem, prawdopodobnie się pojawią i jak już będą przyjadą razem z tej nowej produkcji z Tytanami właśnie. No dobrze. Bartoszek. Pozdrawiamy 02. Bartoszega 02. Pyta, no właśnie, takie pytanie, na które możliwe, że po części już trochę odpowiedzieliśmy, a może nie. Tak. Bo opowiadaliśmy o Merkuriusie, ale Bartosz bardziej pyta o twoje doświadczenie pierwszej gry, którą wydałeś. Historię projektu wydanego pierwszej gry. Skąd pomysł, co to była za gra, jak przebiegał proces projektowania i tak dalej. Tak. Duże, rozległe pytanie, więc w skrócie Łukasz możesz odpowiedzieć. Tak. A nie, ja myślę, że ty mnie w skrócie zadasz. Ja ci w skrócie już kończę to pytanie. Produkcja, recenzja graczy, słowem wszystko. Po prostu, ale w skrócie. Wszystko, ale w skrócie dotyczące mojej pierwszej gry. Ale nie z którą stworzyłeś, tylko którą wydałeś. Dobrze, no to jest, czyli mówiąc wprost, Szalone Małpy. Mówiąc wprost. Mhm. To znaczy, to jest tak. W ogóle dziękuję za pytanie, Bartoszek. Tak jak mówiliśmy, będziemy tutaj odnosili się do moich poprzednich gier, tak? Gdzieś tam sobie o nich je wspominali, omawiali. Głównie po to, żeby też się podzielić z wami już. Gdy mija 8 lat, 7, tak? Chociaż w przypadku Szalonych Małp, no to myślę, że to jest 10 lat, ale nie jestem pewny. To po pierwsze nabiera człowiek perspektywy, a po drugie też jakby bezpiecznie się o czymś mówi, kiedy już ta gra już jest od tak dawna w obiegu. Więc tutaj na tym polega to spojrzenie. Zupełnie inne spojrzenie mam na świeżo na gry, które teraz robiliśmy, a na inne. Tak? Mówiliśmy o Merkuriusie, powiemy o Królu i Zabójcach. Ostatnio powiedzieliśmy, że powiemy, ale chyba dzisiaj nam zabraknie czasu, więc przekładamy znowu w czasie, ale... I już też powiem, że pojawiły się pytania o Nehemiasza. Też powiem o Nehemiaszu. Na pewno, bo to są te gry... Kiedyś tam były, prawda, więc o łatwiej się o nich mówić. Chciałbym ci powiedzieć, Łukasz, że byłem ostatnio w sklepie Cuba w Poznaniu i na półkach leżał Merkurius do kupienia. Merkurius? No. Bardzo dobrze. Dwie sztuki były, można było kupić, zafoliowane. Nie pytam o cenę, bo już to jest bardzo... Nie czuję, że była wyprzedażowa. Nie patrzyłem, ale nie było wcale na półce wyprzedaży. A propos zakupów, tak. Zapomniałem ci powiedzieć, tak. że pod naszej długiej nieobecności mam dla ciebie prezent. No właśnie, Łukasz. No i co? Masz? Dziękuję. No, co to jest za reakcja? No właśnie. No w sensie, no właśnie chciałem ci powiedzieć, że się cieszę. I ci bardzo dziękuję. A co to jest za prezent? Jaki ty masz prezent dla mnie? No właśnie. Nie mam żadnego, to prawda. Kupiłem ci rozszerzenie do fasolek. O, naprawdę? No. Masz czy nie masz? Nie mam, a mam fasolki. No z okazji przyjaźni. O, dobra, to ja też będę musiał... Ja przyniosłem dzisiaj czekoladę, Łukasz, studencką. To nie liczy się. Nie? To musi być coś na wizji, tak żeby ludzie widzieli. No dobrze, i droższego niż dodatek do fasolki. Ale rozumiem, że to nie jest na zasadzie, że ja muszę się teraz wdzięczyć. To jest taki bezwarunkowy. Nie, oczywiście, że prezent. Bezwarunkowy. No, oczywiście. Kupowałem sobie jakieś tam rzeczy, gry. I pomyślałeś o mnie. Pomyślałem o tobie. Więc wracając do Szalonych Małp, to... Ale też dałem ci na wizji, żeby wywołać sobie presję, bo mogłem ci to dać poza wizją, prawda? Tak, to prawda. Jest życie poza wizją. Jest. Więc Szalone Małpy. Tak, to jest pierwsza gra, którą wydałem rzeczywiście. I oni... Żałuję, że nie mam pudełka. To tutaj poprosimy może Dawida, żeby coś wstawił. Tak. Nie? Ale graficzkę tej gry. Ona później wyszła za angielską edycją Bananas. I teraz tak. Co mogę powiedzieć? To jest pierwsza gra, która pojawiła się na rynku i wydało ją Trefl. Już miałem wcześniej dogadanego Merkuriusa i więc później dogadałem Szalone Małpy, a one szybciej się pojawiły. I to jest gra pamięciowa dla dzieci. Czyli wykładamy nasze małpy zakryte na planszę i później ruszamy się skacząc przez inne małpy, więc dlatego one są szalone. A po drugie musimy pamiętać, które małpy są nasze. Bo chcemy naszymi małpami uciec z polan. Czyli to są dwie proste rzeczy. Ruch skacząc przez inne małpy, a po drugie, która małpa jest moja, a która jest twoja. I te dwie rzeczy naraz to sprawiają. I prosta gra, żetony dwustronne, plansza. Jest to gra, która... jest to gra, którą... jak to było? No pojechałem do Gdyni
I wysiadłem sobie, chyba to ta Gdynia, wysiadłem w pociągu, potem przesiadłem się na SKM-kę, wysiadłem w SKM-ce, miałem plecak na plecach, no i idę na ulicę chyba kontenerową. Po każdą drzwi trefla otwiera John Trefl. No nie, właśnie chodzi o to, że ten trefl, ja nie jestem przekonany, czy oni tam mają w tym momencie swoje biuro, ale tam była biuro i fabryka na takim wybrzeżu kontenerowym. Więc ja naprawdę zrobiłem kawał podróży pieszo przez taki wielki, wiesz, jeden plac, drugi plac, potem wchodzę i tam jeszcze jest X do przejścia i znaleźć, gdzie tu wejść. Ale to wiesz, dlaczego tak jest, bo oni po prostu są daleko, żeby odstraszyć wszystkich ludzi z takimi... słabymi grami. Ze słabym zapałem. Że fosa, rekiny, krokodyle, coś tam i jak dojdziesz, znaczy, że ci zależy. Oczywiście byłem umówiony na spotkanie. To nie był szturm w Gdyni. To już było... już byłem po jakiejś tam wymianie mailowej, prawda? Tak jak zawsze to wyglądało na początku. Tak jak to wygląda zawsze, prawda? Czyli mail, informacje o tym, jaka gra, dla kogo, co jest w moim zdaniem w niej fajnego. No i później się? Bardzo się stresowałem, no bo to jest, wiesz, duży wydawca, producent puzli, producent gier i tak dalej. A ty przychodzisz tak naprawdę z ulicy. Ja przychodzę z ulicy, tak, no jestem znany z tego, że tam mam bloga chyba, na którym piszę recenzje, czyli nie jestem. I ten blog był wtedy znany, czy nie? Co to znaczy znany? Tak. No, ale chyba nie. Czyli co było w twoim portfolio? Moje siła perswazji i ten pomysł sam. No tak jak mówię, na pewno 10 lat temu było mniej osób, które tworzyło gry, więc ja jestem świadom, że... Z tej SKM-ki sam wysiadłeś i sam szedłeś. Nie było nikogo za tobą, przed tobą, od ciebie. Tak, wysiadłem sam. Chyba ktoś jeszcze wysiadł z tej SKM-ki, ale nie szedł do trefla ze mną. Okay. To był na pewno czas, kiedy było mniej osób tworzących gier, tak mi się wydaje, więc też pod tym względem łatwiejszy był kontakt z wydawcą, prawda? Minęły lata i tak jak już wspomniałem, Rebel i inne wydawnictwa już w jakiś sposób stworzyły system, jak przyjmują prototypy, jak nie przyjmują. Jak powiem o Królu Zabójcach, to opowiem o Galakcie, która ma swój konkurs dla autorów. Ale czy co, w Treflu nie było nawet takiego etatu, który przyjmuje takich ludzi jak ty, tylko wzięli tam po prostu, Marek, weź się nim zajmij? Nie, był etat, był w ogóle cały zespół. Był zespół osób, który się zajmował jakby właśnie developmentem, tworzeniem gier czasami, dokańczaniem i tak dalej. Więc jakby spotkałem się z tym zespołem, pokazałem grę, pograliśmy, porozmawialiśmy, spodobała im się od razu. I później było tylko i wyłącznie ustalanie warunków, umowy i poszło. I tak naprawdę przyznam, że to jest projekt, który zarazem finansowo, jeśli chodzi o mój udział, to ja, można powiedzieć, najbardziej odpuściłem. Tak. Czyli zaraz, po pierwsze popełniłem błąd świeżaka, bo sprzedałem licencję nie na procent od sprzedaży, tylko za jakąś jednorazową wypłatę. To jest po pierwsze, a po drugie, więc jakby tego nie zalecam nikomu. Wiadomo, że są wyjątkowe sytuacje, na przykład robimy projekt na zlecenie, to wtedy ktoś komuś płaci. I też na pewno wyjątkową sytuacją jest tworzenie gier takich mass marketowych dla dużych wydawców i Szalone Małpy w pewnym sensie takie były. Ale ogólnie dzisiaj walczyłbym o to na pewno, że jeżeli to była, żeby to były jakieś procenty na zawsze już, nie? Ciekawe było, jak tak Ciebie słuchałem, Łukasz, to mi się przypomniał film. Jaki? Seven Pounds. Siedem dusz? Pamiętasz, jak Will Smith... ja widziałem kiedyś tam, ale nie pamiętam. Jak sprzedawał te maszyny, takie skanery chyba czy coś, do skanowania i w końcu się tam dostał do jakiegoś korpo na rozmowę i szedł na rozmowę, tak trochę jak Ty, do tego trefla, ale coś tam się wydarzyło, potrącił go samochód, stracił buty czy spodnie czy coś i taki już nie miał co zrobić, poszedł, usiadł, tam też był zespół taki trefla, on tam przyszedł i właśnie nie wiem, nie pamiętam, nie miał kompletnego stroju. Nie miał 7 butów, dusz, a nie w Pogoni za Szczęściem? Albo coś w tym stylu, albo w Pogoni za Szczęściem i pamiętam, jak pan się tam, który go przesłuchiwał, zapytał, co byś odpowiedział na... W sensie, co byś powiedział, gdybyśmy zatrudnili kogoś, kto przyszedł tam bez spodni i wtedy Will Smith powiedział, to znaczy, że miał bardzo dobrą koszulę. I go zatrudnili. Ale sobie tak wyobrażałem Ci, Łukasz, że tak biegałeś z takimi skanerami i w końcu poszedłeś do takiego, wiesz, nie? Do pewnego. Więc kończąc tą przydługawą historię, gra się spodobała. Mailowo ustaliliśmy szczegóły samej jakby licencji. Poszedłem do punktu ksero na pierwszym chyba czy drugim roku studiów. Tak.
Wydrukowałem go, nie wiem, może nawet z projektem mojej pracy licencjackiej. Mm-hmm. Nie? Od razu, bo więcej grafik, to lepsza cena. Podpisałem, tak. Wysłałem chyba skan i jakoś tam potem już to... Już myślałeś o sobie, że no rozpoczynam karierę dobrze w przyszłości prosperującego wydawcy i autora. Nie, w ogóle nie. Prostu myślałeś, że taki jeden strzał po prostu. Się nie, no wiedziałem, że wymyślam dalej gry. Tak. Wiedziałem, że coś oczekuję w Rebelu, więc to było... Czy miałeś plan taki bardziej dalekosiężny? No był, na pewno chciałem robić dalej gry. No było, no wiesz, jeżeli jesteś... wiesz, zaczynasz studia i myślisz sobie, o, będę projektował gry, prawda? I masz dogadaną grę z Rebelem, i równolegle Treffel kupił od ciebie grę. Mm-hmm. No to jak się czujesz? No ja się czułem super. No tak, prawda? Że już prawie Uwe jestem rozebrany. No tak, no to jak, prawda? Rozpycham się łokciami na świecie. Tak. No i z tego co wiem, w ogóle to te Szalone Małpy, tam potem miały jakieś dodruki wielojęzyczne, krążą w świecie, albo krążyły w świecie pod tytułem Bananas. To z takich ciekawostek. Treffel później byliśmy w kontakcie, pokazywali mi grafiki. Opiniowałem coś tam, tak. Prawda? Więc to było tak, że tam dawałem jakieś swoje 3 grosze, ale szybko poszedł ten projekt, bo ta gra de facto była gotowa taką, jaką dałem. Coś, co zazwyczaj się nie dzieje. Tak, albo prosta. Bo była prosta dla, jakby dla dzieci, więc to było takie po prostu okej, okay, to działa teraz, dziękuję, idziemy dalej. Dobrze. Więc wnioski z tego, może tylko powiem, wnioski są takie, że żeby się nie bać, żeby próbować, żeby pisać. To nie była jedyna gra, jaką wysłałem do Treffla, więc na pewno inne się odbiły. Ja nie wiem, czy przy stole z nimi wtedy jeszcze nie rozmawiałem o innych grach, więc ja nie wiem, czy to nie była jedna z iluś tam gier, które pokazywałem i ta się akurat przebiła, tego nie pamiętam. Więc mówię, i próbować. I tak naprawdę, tak jak mówię, byłem zestresowany, spocony z podróży i tak dalej, ale to nie zmieniło faktu, że gra sama w sobie się broniła i tyle. Tak. A w przyszłości pozdrawiamy wydawnictwo Treff. Dzisiaj zresztą mówimy o jednej z waszych gier, a w przyszłości powiemy o kolejnych grach, więc jak macie pytania dotyczące moich kolejnych tam projektów, tak? Czyli tak. No to piszcie. Dobrze. Kolejne pytanie, w sensie kolejne komentarze, już takie bardziej luźniejsze. Tak. Dariusz napisał, kocham was oglądać. Dzięki, Dariusz. Jesteście mega goście. Dzięki Dariusz, bardzo. Mimo, że nie mam żadnej planszówki. Czyli Dariusz nas ogląda, nie ma ani jednej gry. Po prostu nas ogląda. O, ciekawe to jest, co? Bardzo ciekawe. Czyżby Dariusz wygrał konkurs regresywny, tak. Czy nie? Nie. O. Był blisko, aha, ale... Wtórny, ale... ja wiem, że wtórny. Tak, wtórny. Więc nie, ale... Paweł też napisał, że nawet jakby to był program, ten nasz tutaj, o nawozach, ale prowadzący ten sam to i tak by oglądał. No dziękuję, bardzo Paweł. Bardzo dużo miły. Czy Paweł wygrał, czy nie? Nie, Paweł też nie. No to jak można się u ciebie kupić? To dobrze, że ty sprawdzasz komentarze, bo ja już bym rozdała nagrody. Nie umiałabym wybrać, którego z was bardziej lubię, pisze Kata, bo obaj jesteście sympatyczni, jednak dzisiejsza koszulka Łukasza, czyli nie wczorajsza, tylko ta z ostatniej kawy, tak. Rozstrzygnęła. Sorry, Przemek, niebieski też jest super, miałem niebieską koszulę, ale to nie jest, ale nie jest Lordem Vaderem. Ale laurki. Dziękujemy za laurki. Miło się wraca z urlopu. Tak. Wraca z urlopu zazwyczaj i o nie, znowu to samo, my wracamy i takie laurki. Dziękuję. Słuchajcie, to wciąż nie jest wygrana. Tak. Ja tylko chcę powiedzieć, że już jesteśmy powyżej limitu tego, ile jestem w stanie przyjąć miłych komentarzy. Lądujemy, Łukasz, obiecuję ci, że lądujemy. Jesteście jedynym medium planszówkowym, na które nie ma alergii moja przyszła żona. Jedynie podcast księdza i DJ-a. Lubi ze mną rankiem obejrzeć i nie uważa tego za stratę czasu. O, pozdrawiamy żonę. Tak. Podcast księdza i DJ-a. Powinniśmy tak się nazwać kiedyś. Tak. Jakbyśmy robili podcast lifestyle'owy, tak. A my mówimy tutaj poważnie o grach i tutaj informujemy, mamy często newsy, one są zazwyczaj przedwczorajsze, ale są. To byśmy się nazywali podcast księdza i DJ-a. Tak. Ktoś próbował odpowiedzieć Ja jestem pastorem, a nie księdzem, tylko chcę dopowiedzieć. Ja jestem DJ-em, to prawda. Ktoś próbował odpowiedzieć na konkurs wtórny. Tak. Był blisko, ale się nie udało. R4 ILED napisał, że sądzi, że to sękacz. Ale to nie był sękacz. Ale blisko. Blisko? Mhm. Blisko. Zielony org natomiast podzielił się po prostu ciekawostką, że nie wiem, czy wiedziałeś, ale niektóre żółwie oddychają pupą.
W sensie, czy to jest konkurs, naprawdę, czy nie? Nie, bo chciałem ci pokazać poziom abstrakcyjności naszych komentarzy. W sensie, to jest jeden z wielu, ale czasami po prostu jest odpowiedź 13. W sensie, problem jest, no, to jest, bo myśmy niestety stworzyliśmy sami sobie problem i nie jesteśmy, nie możemy się z niego do końca wycofać teraz. Tak. Ale nie chcemy się z niego wycofać. Albo to jest przyjemny problem. Tak, oczywiście, miły. Bo my, ja o to chodzi. To jest... Przepis na sernik, Andrzej. A proszę. 1,5 kg truskawek i tak dalej. Poczytajcie sobie. Polecam. Przepis na sernik chyba na zimno. Ja chciałem powiedzieć tylko, że ja właśnie niechcący wydaje mi się, że przez konkursy wtórne nasze komentarze odwzorowują to, co się dzieje. Część jest o planszówkach, a część jest bez sensu. Czyli tak jak nasz podcast. Tak. Przemo, jesteś przesuper. Rewelacyjny klimat rozmów dzięki tobie. I takie tutaj różne emotikony. Ale to też nie jest wygrane. Już ostatni Łukasz. Wiesz, że rozdajemy, a już się cały, wiesz, poty czerwienie. Ostatni komentarz zwycięzcy. Zwycięzca to Barmar. Gratulujemy, Barmar, wygrywasz w konkursie wtórnym. Tak, na pytanie, pytanie brzmiło właśnie o Barmara, o niego. Tak. I dotyczyło, że gdybyśmy my jako recenzenci, jako branża brali udział w MMA Fame, to z kim on by chciał walczyć? I on napisał, że chciałby z Gambitem. Pytanie było, z kim chciałbyś walczyć? Ja ci podpowiem. Miał walczyć z planszowym Fame MMA, chciałbym walczyć z Gambitem. No i pytanie było, gdybyś chciał walczyć w planszowym MMA, to z kim chciałbyś walczyć? Tak. Z Gambitem to nie jest, to jest właściwa odpowiedź. Tak. Nie. A Gambit mały nie jest. No właśnie, to nie, znaczy, to jest... a nie, bo to jest subiektywna odpowiedź, ale najważniejsze, że on jest na konkurs, więc napisz do nas Barmar. Co, już mówię. Barmar. Barmar, napisz proszę do nas na kontakt @ukiego.pl i na pewno odezwiemy i wygrałeś coś. Tak. A przy okazji zrobiliśmy mu reklamę jego baru z owocami morza. Więc przede wszystkim, ale warto też zaznaczyć, że jak będziesz pisał, to jest, istnieje... Jak nie przyszedłem, Łukasz. W sensie to... No w sensie to był mega suchar, ja Barney za kamerą się pasnął w czoło i ja też ledwo powstrzymałem. Ale właśnie a propos Barniego, to nie wiemy kiedy odpowiemy, bo wiadomo, sezon urlopowy, ale odpowiemy na pewno. Tak. Dobrze, Przemku, Łukasz masz. Mam dla ciebie 3 gry dzisiaj, bo my tylko gadu i laurki i jacy jesteście przystojni. No nie wiem czy to było, ale... Ale chcę ci pokazać 3 gry, w sensie jedną chcę ci pokazać, dwie chcę ci pokazać, co w nie nie grałeś, a w jedną co grałeś, więc tak pokazać widzę. No właśnie nie trafiłeś, patrz, zakładasz sobie na te 3 palce maski. Jakie to jest? I to jest gra, którą grałem, gra dla dzieci oczywiście, więc uwaga, gra jest od 5 lat wzwyż, więc testy przeprowadzałem jak to się mówi? Testy przeprowadzałem na 3-letnim Michale, który brał to i się tym bawił. Na przykład rzucał, na przykład zakładał na wszystkie palce, na przykład rzucał tym w kubki. Ogólna zabawa. Tak. I na 4-letnią Eunicę, która założyła to sobie i grała ze mną, tak? Z tym, że ona nie była turbo zainteresowana tym, co jest na kartach, ale ogólnie całość jakby pod kątem gry dla dzieci jest super. Więc to jakby tutaj duży plus. I na czym polega gra? Odkrywamy kartę i musisz tylko tymi rzeczami... Nie, Przemek, już wystarczy, że będzie na koszulce. Tak. Więc odkrywamy kartę i kto pierwszy ułoży ten kształt, tak? To mówi sprytna ośmiornica i wygrywa. A w jaki sposób się układa kształt? Tylko tymi mackami. I widzisz, że coś jest góra, coś jest dół, nie? Że to jest tak. Ojej. A nie, bo ja zły kolor w ogóle chwyciłem, to nie jest... No, widzisz? A bo są też, uwaga, to najważniejsze są zadania proste i są zadania trudne i my mamy zadanie trudne. Prawda? Więc to trzeba podkreślić bardzo mocno. Udało ci się to zrobić? Można psuć? No nie można psuć, Łukasz, nie? No tak, ale ja nie mogę przegrać, no ja powinienem mieć wyprawę. Łukasz, a ile masz lat teraz? No to mi się udało, to jest banalna rzecz. Dobra, niepotrzebnie myślałem, że... I co? I to już jest, i to musi być na tym? To żółte? No. W jaki sposób? No. A, że taki, w taki sposób. A, okay. No to jest, wiesz... No proszę cię, że to Eunika zrobi, nie? No, ale bo to są trudne zadania właśnie, o to chodzi, że z dziećmi można grać na te proste. No dawaj, Przemo, ostatni tafelek. Poczekaj, bo mi macka spada. Muszę sobie poprawić. I Przemo, gdy Przemo układa, to ja wam powiem tylko jeszcze informacyjnie a propos tej gry. Wiek 5 wzwyż. Ile musi się utrzymać czasu? Nie no, postawić i krzyczysz, ośmiornica sprytna. Ośmiornica sprytna!
A przepraszam. Bum, udało się. Nie, sprytność mylnica, od nowa. Więc słuchajcie, mamy zadania, mamy zestaw 6 kubeczków dla każdego z 3 graczy, ponieważ jest zagrać do 3 osób. Mm-hmm. Ale jak gramy w 2 osoby, no to ty mógłbyś mieć 4 macki, a 4. Mm-hmm. A jak grasz sam, mm-hmm. nie ma wariantu solo, ale mógłbyś, no to tak. masz 5 macek mm-hmm. i gonisz dzieci swoje jako ośmiornica. Więc to jest też fajna zabawa. Tak to wygląda. Ja tą grę oczywiście polecam bardzo. Mm-hmm. Bardzo. Mm-hmm. Prosta, zabawowa. Gra czy zabawa? Zabawa planszowa. To jest gra. Nie. Zabawa, w sensie, planszowa. Mm-hmm. Wiadomo, no tak. Jak w przypadku gier dla dzieci, to jesteś gdzieś tam na pograniczu. Tak. I przez to, że jest to gra zręcznościowa, czy Jenga to jest gra czy zabawa? Czy czy wojownicy podziemi to gra czy zabawa? Zabawa planszowa, to jest plansza. No to ty masz ja taki... ci wszystko powiem. Okej, okay, czyli jak gra jest zręcznościowa, to jest zabawa dla siebie. No nie, na przykład Jungle Speed jest w pewnym sensie też grą, bo musisz, wiesz, mózgiem zareagować na różne symbole. No, ale to jest grą, czy jest zabawą planszową? Jest zabawą planszową, ale bliżej planszową niż zabawą. No to natomiast widzisz... Jenga jest bardziej zabawą. Więc sprytność, mamnica, polecam jeszcze tam coś od trefla, będziemy pokazywać. Kolejna gra, której nie znasz, Przemek, to Kraina Lodu 2, Doble. Więc uwielbiam ja nie mam... ten film. Ja... Tak? Ja nie... się zabawki, piosenki lubię z Krainy Lodu. Którą? Oprócz Mam te mocy nasz. I o Ulepimy dziś bałwana. To jest też z tego? Nie widziałem. Ulepimy dziś bałwana... Okej, okay, i teraz tak, to jest Kraina Lodu 2. Tak. I wyzwanie jest takie, że ja nie widziałem żadnej Krainy Lodu, tak. ale pierwszą widziałem do połowy tak. i kojarzę postaci, a tutaj są... jakby też symbole i postaci z drugiej części. Mm-hmm. A więc na przykład Onika, która nie widziała żadnej Krainy tak. Lodu, mm-hmm. ale jest fanem mega. Kojarzy, mm-hmm. prawda, Let It Go, tudzież Mam tę moc. Plus moją żonę, która jest podobna do... Tak? Do Ezy? No, moim zdaniem tak. Czasami twoja córka przytulała się do mojej żony i mówiła Elza, coś takiego. No. Więc zasadniczo jest tutaj wyzwanie, ponieważ są nazwy czy rzeczy, które trzeba wyczuć. Wiesz, tutaj jest jakiś tam, prawda, jakiś płonący gekon. No. Ja nie mam pojęcia, co się dzieje w Krainie Lodu 2. Tak. Prawda? Ale są Doble. My nie będziemy pokazywać nam Doble. Tak. Ale tylko... Ponieważ Rebel nam wysłał, a nie wysłał nam w ciemno, tylko ja chciałem, żeby wysłał, tak. to chcę donieść, mhm. że efekt Krainy Lodu działa. Tak? W sensie takim, że Doble samo w sobie, mhm. które mam i próbowałem, nie podekscytowało w moim wypadku Euniki, mhm. tak? Tak bardzo jak fakt, że tutaj mamy tak. postacie z Krainy Lodu mhm. i że jest Elze i tak dalej. Wiadomo, produkt na tak. licencji, który jest tym samym. Bo tak naprawdę Doble można by zrobić w każdym i pojawiają każdym się w różnym temacie, prawda? Więc Krainy Lodu Doble, nie, przepraszam, Doble Krainy Lodu 2. Mhm. Jeżeli ktoś chce wciągnąć dzieci, które lubią Krainy tak. Lodu w coś, no to może być dobry pomysł. A czy Tomasz chciałbyś, żeby powstało jakieś Doble na przykład z jakimś tematem, który ci się marzy? Już są jakieś tam Star Warsowe. Mhm. Pewnie będzie. Jak jest Krainy Lodu, to będzie na pewno Marvel. Ja no wiesz, no. Spider-Man, tak. nie, tak dalej. Ale czy ja bym jakoś bardzo chciał? No nie, wyobraź sobie na przykład Doble Wesele. A, że jest ty. Kieliszek, a, że ty, to ty byś bardzo chciał. No to jeżeli ty jesteś... śledzik taki. To w takim razie, jak ty jesteś Doble Wesele, to mają być Doble Msza albo nabożeństwo. O, no właśnie, no. Więc tak, Europa w 10 dni. Mm. Ostatnia gra, którą chcemy pokazać dzisiaj, też ją wysłał Rebel. Mm-hmm. Przemku, jakbyś mógł tak w 3 zdaniach powiedzieć, o czym jest ta gra? Ta gra polega na tym, że mamy mapę Europy. Ta mapa Europy, musicie sobie wyobrazić, ma zaznaczone granice wszystkich państw, które się tam w tej Europie znajdują. Wiadomo. I te państwa występują w różnych kolorach. Mamy też fragment Morza Śródziemnego, Oceanu Atlantyckiego, Morza Bałtyckiego. I chodzi o to, że na samym początku... Oj, to myślałem, że bez mniej zdań. Tak? Dobrze, to powiem mniej. Chodzi o to, że musimy stworzyć podróż, która będzie trwała 10 dni, czyli 10 kart musi się ze sobą powiązać i to oznacza, że musimy powiązać ze sobą pewne lokacje, gdzie w tą podróży będziemy. Lokacje można połączyć ze sobą samolotem, można połączyć statkiem, ale bardzo ważne są tutaj odległości, ważne są też kolory, ponieważ z pomarańczowego kraju pomarańczowym samolotem do pomarańczowego kraju mogę polecieć, więc muszę to sobie zaplanować. Dostaję losowo karty i później w trakcie gry po prostu coś wywalam, a coś dobieram z discardu. Mam tu zawsze 3 opcje lub sobie mogę dobrać ze świeżych kart. Łukasz w swojej turze jak coś odrzuca, jak coś dobiera, to też swoją kartę tam odrzuca, więc też coś dokłada, więc może mi pomóc lub nie. Więc chodzi o to, że mamy po prostu chaos.
I my... Zawężamy go. Tak, zawężamy chociaż go. Chociaż początek, tak. No bo początek nie jest taki zupełnie losowy. Tak, bo znaczy, to pytanie, bierzemy jedną ale i, gdzie wybieram, tak. I wybieram. Tak. Ale tak jest, że na początku masz jakąś podróż i ona jest niepoukładana i później jakby co ruch jedną kartę dobierasz i wymieniasz i sobie to powolutku układasz. Tak. Ja mam taką myśl, że... bo ja grałem w to w ogóle na SN rok temu i mam dwie myśli. Pierwsze jest takie. Polskę reprezentuje Poznań w tej grze. To jest bardzo fajne. To jest właściwa decyzja. To jest jako miasto, jako też zabytek, prawda? Tam jest pokazany po prostu stary rynek w Poznaniu, ale to nie chodzi o to, że stary rynek jest lepszy od Zamku Wawelskiego. Ale jest. Ale chodzi o jakby, że Poznań, że to miasto bardzo, jako całość. Ale co ważniejsze, to jak grałem w tą grę, to myślałem, że tutaj jest, będzie tak aż zbyt introwertycznie, że ja swoje, ty swoje i nie moglibyśmy nie być razem, ale jednak pomimo tej introwertyczności, tego, że każdy sobie układa trasę i potem ktoś wygrywa, to jest to, że wspólnie czujemy pewną spinę, możemy tam coś komuś próbować przykryć lub odkryć sobie, no i na końcu też się dzielimy tą trasą. Tak. Więc to, tą obawę miałem, ale jej nie mam. Bardzo fajnie. Aczkolwiek trzeba się umówić też na to, że się dzielimy tą trasą, prawda? W sensie, na końcu umówimy? No bo można by stwierdzić, że no ja mam, wygrałem, ty mi ufasz i sprzątamy, ale wtedy faktycznie obdzieramy się ze sporo z gry, więc fajnie jest powiedzieć skąd dokąd. Nie grałem jeszcze chyba nigdy, żebyśmy naturalnie nie pokazywali sobie co kto ja ma. Ja tak mam z sąsiadem bardzo często, że nawet jak gramy czasami w jakąś grę, gdzie się liczy punkty i on już widzi, że przegrał, nie liczmy, wygrałeś. Ja wtedy, no bez sensu, policzmy punkty do końca, nie? No więc, ale to się da w każdej grze tak zrobić. Tak, ale właśnie tutaj jest to ciekawe, że tutaj nie ma liczenia punktów, tylko jest po prostu dobieramy. Co ci się udało. I to też jest ciekawe, że każdy ma swoje. I ja nie wiem, czy ty jesteś, masz 8 kart już ułożonych na 10, czy 6. Więc ja do końca mam nadzieję. Tak. I ty masz do końca nadzieję. I można tutaj trochę zblefować, i ty nie zblefowałeś ostatnio, bo ty bardzo narzekałeś, że ci nic nie siedzi. I nagle wziąłeś jedną kartę i powiedziałeś koniec. Tak. A ja myślę, że ty jesteś daleko w lesie. A no, no to prawda. A to wtedy może bym inaczej zagrał. Tak, że no bardziej bym puściłeś się. Tak, sobie szukałem tej jednej karty, co ją chciałem. Więc naprawdę tutaj myślę, że jest to proste, przyjemne, rodzinne i ostatecznie na końcu właśnie mówi. Tak. Wygrałeś i mówisz, patrzcie jak sobie poleciałem i tu sobie leciałem i tu sobie leciałem. Jest to nawiązanie faktycznie do Europy, te kraje tam nie są przypadkowo. Na przykład wsiąść do pociągu, to jest zupełnie inna gra, ale też jest Europa. Jest to nawiązanie do Europy, te kraje nie są tam przypadkowo. Tak. No, okej. I na przykład tak ja próbuję tą informację jakoś A mówisz po cichu. Tak jak wsiąść do pociągu, jest też tam Europa i jeżeli na przykład... I też nawiązuje do tej Europy. Tak. W sensie, jest... że to nie jest po prostu ilustracja nieistotna, tylko faktycznie chodzi o to, że Europa. Mhm. Więc jak sobie zagraliście wsiąść do pociągu Europa, to później możecie sobie zagrać w Europa 10 dni. Wciąż jest Europa, tylko inna gra. I to jest ten sam autor. Widzisz? Alan R. Moon. On może lubi gry, które nawiązują do jakiegoś kontynentu. Słuchajcie. A nie wiem, czy to jest coś dziwnego, ale to brzmi dziwnie. Bo ta gra nie nawiązuje do Europy, tylko ta gra się dzieje w Europie jakby, nie? Ona po prostu... A to czym to się różni? Dobra, więc słuchajcie, takie mamy trzy gry na końcu. Pokazaliśmy wam, co wam pokazaliśmy. Polecamy, co wam polecamy. Dziękuję ci, Łukasz, za prezent jeszcze raz. A nie ma problemu, Przemysławie. Nie musisz mi się odwdzięczać. No dobra. Zachęcamy was wszystkich do udziału w konkursie wtórnym, odpowiadajcie śmiało na pytanie, aczkolwiek też nie dajcie się złapać, ponieważ bardzo możliwe, że nadejdzie konkurs, w którym właśnie brak odpowiedzi jest odpowiedzią. Więc to tak nie jest. Przede wszystkim oczywiście piszcie też komentarze a propos tego, o czym mówimy. Jak coś było niejasne, to śmiało. Pewnie coś było niejasne. Przepraszamy za chaos. Tak. Bo wiadomo, powrót po wakacjach i się trzeba troszeczkę... Bardzo się po prostu ucieszyliśmy i jesteśmy podekscytowani. Stąd ten chaos. Tak. Chcieliśmy jakoś tak do tej... nawiązać, prawda, do tej Europy. Tak, dobra. Tak, do tej Europy, no. Tak. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Hej. Cześć.